prosto z kadru, a teraz bardzo bym chciał wam przedstawić film, nową premierę ekranizacji komiksu, która moim zdaniem była wyczekiwana od lat. Było wokół niej dużo wątpliwości, niepewności. Wszyscy chcieliśmy, żeby wyszła jak najlepiej. I tak, chodzi o Wonder Woman, film Patty Jenkins z wydawnictwa, ze studia Warner Bros. Pictures, która jest ekranizacja, która jest częścią tego wspólnego uniwersum superbohaterów, tego największego wydawcy, wspólnie z Batmanem, Supermanem i tak dalej. Film miał premierę dosłownie w dniu wczorajszym. Oczywiście były też pokazy przedpremierowe zarówno za granicą, jak i w Polsce. W Polsce już zdaje się od środy widzowie mogli odwiedzić kino i obejrzeć film. Zatem podejrzewam, że mamy tutaj kilku słuchaczy, którzy też widzieli film. Zatem serdecznie was zapraszam do tego, żebyście napisali swoją opinię o filmie w komentarzu pod jednym z dwóch filmików, które ostatnio wrzuciliśmy na fanpage'u Prosto z Kadru. Oczywiście prosimy bez spoilerów, szanujmy też tutaj innych słuchaczy, którzy jeszcze nie mieli okazji obejrzeć filmu. Zatem zapraszam was do tego serdecznie, żebyście skomentowali. Natomiast, tak jak mówiłem, Filipie, ja naprawdę się bardzo bałem o ten film. Ciekawe dlaczego. Być może ze względu na Supermana, Batman vs. Superman albo Suicide Squad? Tak. Znaczy, to jest jeden z powodów. Trzy powody to są. Znaczy, już co... Man of Steel ostatnio widziałem dawno temu, ale wydaje mi się, że to był troszeczkę lepiej skonstruowany, znaczy na pewno to był lepiej zrobiony film niż Suicide Squad. Na pewno też pewnie był troszkę lepszy od Batman v Superman, ale chodzi mi o to, że poza tym, że poprzednie ekranizacje no, miały bardzo dużo problemów, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to jest właśnie ten jeden powód, dla którego się trzeba było, można było się martwić, ale drugi jest taki, że to jest pierwszy tak bardzo duży i ważny projekt z superbohaterką w roli głównej. I to nie byle jaką superbohaterką, ponieważ to jest Wonder Woman, to jest ikona, to jest przecież członkini trójcy DC Comics, czyli która jest, stoi tam w tym panteonie zaraz obok Batmana i Supermana. Oczywiście jest ona najmłodsza z całej tej trójki, ale nie mniej istotna, jest tak samo ważną postacią dla historii komiksu amerykańskiego superbohaterskiego i dla wielu czytelniczek, które no, nie mają zbyt dużo superbohaterek w komiksach, których przygody mogą czytać, jakby szukać jakiegoś wzoru, tak? Jak chłopcy. Czyli podsumowując, Wonder Woman jest tak samo ważna jak Batman i Superman. I może dla nas, Polaków, to nie tak bardzo, ponieważ filmy, komiksy, to mamy więcej Batmana, więcej Supermana, ale zaufajcie nam, w amerykańskiej popkulturze Wonder Woman jest na tej samej górnej półce, co tak. Batman i Superman i obok nich nie ma nikogo. To jest Batman, Superman, Wonder Woman, a potem poniżej są kolejni bohaterowie. I dlatego ten film był tak bardzo ważny. I wiesz, to jest na zasadzie, ojej, jeśli zepsują tą tak dużą i ważną okazję, to już prawdopodobnie przekreślimy szansę jakąkolwiek inną, aby ta bohaterka w najbliższym czasie mogła zabłysnąć na wielkim ekranie. Ona pojawiła się już w Batman v Superman w niewielkiej roli, ale za to jakiej. W tym krótkim fragmencie, kiedy się pojawia w Batman v Superman, to była najlepsza część całego filmu, moim zdaniem. Gal Gadot naprawdę świetnie wypadła w tej roli. I teraz powstało pytanie, czy uda im się udźwignąć film z tą postacią jako główną bohaterką? I mogę wam z pełną szczerością i z pełnym spokojem powiedzieć, zrobili to. Udało się. Ten film jest dobry. To jest najlepszy film z tego wspólnego uniwersum, jaki kiedykolwiek zrobiono tutaj z tych, porównując do całej tej trójki pozostałej, która była wcześniej. Wiele ludzi uważa, że to jest najlepszy film DC od czasów Mrocznego Rycerza z 2008 roku, że to jest jeden z najlepszych filmów komiksowych ostatnich lat ogólnie. Czy tak jest? Chciałbym to pozostawić w waszej ocenie, ponieważ każdy z nas tutaj ma, moim zdaniem, na pewno wielu z nas ma wiele osobistych, bardziej takich podejść do tych filmów, ponieważ jest coraz więcej i każdy teraz praktycznie może znaleźć swojego ulubionego bohatera w tych filmach i wiadomo, że dla nich najlepszy będzie ten film, gdzie jest ich ulubiony bohater, a teraz do tego grona dołączyła Wonder Woman.
pokrótce, o czym opowiada film? On bierze ten podstawowy koncept, podstawową historię, jak Diana się pojawiła w naszym świecie. To znaczy, była wychowywana na Temiskirze, gdzie dorastała, uczyła się o całej tej swojej mitologii, historii Amazonek. W ogóle film zaczyna się mniej więcej tym, że dostajemy takie krótkie streszczenie, wprowadzenie tych właśnie mitów greckich do uniwersum DC. Jest tam wyjaśnione, czemu właściwie tych bogów tak nie było o nich wcześniej mowa. Nie chcę jakby za bardzo spoilerować, ale to wszystko ma sens. No i oczywiście mamy ten stały element w tym tak zwanym origin story Wonder Woman. Nagle na wyspę trafia Steve Trevor, żołnierz, który przypadkowo trafia na wyspę, która jest otoczona mgłą i nikt nie wie, jak na nią trafić, gdzie, i nie potrafi ustalić, gdzie ona dokładnie leży. Steve Trevor, grany przez Chrisa Pine'a, świetnie w tej roli wypadł, jest tajnym agentem, który był goniony przez Niemców. No i oczywiście tutaj Diana i cała rzesza Amazonek pomaga odeprzeć ten atak od tych wojsk, które ścigają Trevora. I okazuje się, znaczy o tym już wiedzieliśmy wcześniej, to jakby w kontekście jakby po stronie Amazonek, że cała akcja jest umiejscowiona podczas I wojny światowej. To jest... Filipie, kojarzysz jakieś filmy komiksowe albo ogólnie... zwykle, kiedy jest jakiś temat wojenny, najczęściej... Jest druga wojna. Dokładnie. Więc ustawienie tego w okresie I wojny światowej jest bardzo wyjątkowe. Wyróżnia bardzo mocno ten film. Bardzo mocno. Oczywiście ja tutaj widzę też kilka innych sensownych powodów, dla którego ten setting działa, ale to już byśmy weszli na terytorium spoilerów, które, jak wiadomo, chciałbym uniknąć. No i oczywiście Diana, dowiadując się o tym, co się dzieje na świecie zewnętrznym, chce pomóc, chce zakończyć wojnę i dlatego razem wyrusza ze Steve'em Trevorem do światu patriarchatu, światu mężczyzn, trafiają do Londynu i zaczyna się cała akcja, gdzie Diana próbuje pomóc Steve'owi Trevorowi i oczywiście ona jest przekonana, że za wojnę musi odpowiadać Bóg wojny Ares, więc chce znaleźć Boga wojny Aresa, zgładzić go i wtedy wszystkie wojny się już zakończą i wszyscy będą żyć w pokoju, ponieważ to Ares jest odpowiedzialny, jak wiadomo, za wszystkie konflikty w społeczeństwie. Fabuła teoretycznie standardowa, niezbyt skomplikowana, ale historia bardzo wciągająca, chociażby z tego powodu, że wszystkie postaci, pierwszoplanowe i drugoplanowe, widz od razu potrafi je polubić i im kibicować od samego początku. Ja potrafiłem już tak po kilku minutach już każdą z tych postaci polubiłem i wiedziałem, że im kibicuję, będę kibicować do samego końca. Jeśli film potrafi tak bardzo zaangażować widza, tak jak mnie, to uważam, że to jest bardzo dobrze wykonana praca. I co najważniejsze, wszystkie poprzednie filmy poza Man of Steel miały problem bardzo z montażem, że co chwilę miałeś wrażenie, że coś zostało wycięte albo przyspieszone na siłę. Ten film przypomina film. Przypomina, jest filmem. Tamte to były dla mnie produkcje filmopodobne. Szczególnie Suicide Squad, który wyglądał jak teledysk przez pierwsze pół godziny. I tutaj jest bardzo dobra, wszystko jest fajnie skonstruowane. Najsłabszym momentem niestety jest finałowy akt całej produkcji. On jakby się, no on zdecydowanie się odróżnia od pozostałej części filmu. Jest gorzej zrealizowany, widać tutaj raczej coś w rodzaju kompromisu między intencją twórczą a jakby studiem. To by musiał znów wchodzić na terytorium spoilerów, żeby dokładniej poszerzyć tą myśl, więc na razie sobie pozwolę nic więcej na ten temat nie mówić. Ale mimo to, że ten koniec, finałowa batalia jest najsłabszym elementem całego filmu, absolutnie nie skreśla wszystkiego tego, co było wcześniej. Jest naprawdę świetnie, postacie są od razu je polubicie, a szczególnie Wonder Woman, która wygląda, jest niesamowitą postacią w tym filmie. Sceny walki, szczególnie jak tutaj zostało to ochrzczone przez widzów, scenie Ziemi Niczyjej, gdzie jest pierwsza taka duża batalia, coś niesamowitego. To jest, moim zdaniem, to jest ta Wonder Woman, na którą tak dawno długo czekaliśmy i na jaką zasługujemy. Koniecznie sprawdźcie sami ten film, nie zawiedziecie się, jest kolorowo, jest zabawnie, jest luźno. To jest
dla mnie to jest troszeczkę jak oglądanie Supermana z Christopherem Reeve'em, tego pierwszego, i troszeczkę jak z Batmanem Tima Burtona, ale pod kątem tego, że to są dwa takie duże filmy, które pierwszy raz pokazywały na taką dużą skalę postaci, te postaci na wielkim ekranie. I to jest, tak jak właśnie Superman ma... Wonder Woman nie miała wcześniej ekranizacji filmowych na dużym ekranie, miała tylko serial z Lindą Carter. Myślę, że ten film to jest coś, czym DC, Warner Bros. I fani będą bardzo długo z tego dumni, a właściwie zawsze będą mogli być z tego filmu dumni. Więc ja was wszystkich serdecznie zapraszam do odwiedzenia kin Wonder Woman ze studia Warner Bros. Pictures.